Chciałbyśmy przeprowadzić z panią wywiad, z panią Agatą. Tak. Czy mogę zadać kilka pytań? Tak. Dlaczego organizujecie się w takie projekty jak Gwiazdkowa Niespodzianka? W naszej firmie Brenderup bardzo lubimy wyzwania i wierzymy, że biorąc udział w tego typu akcjach, taką małą cząstką, jaką jest nasze zaangażowanie, możemy przyczynić się do czegoś bardzo dobrego, pozytywnego. Mamy też wspaniałych pracowników, którzy nie pozostają obojętni na losy innych, dlatego też staramy się angażować w tego typu akcje, kiedy tylko jest to możliwe. Drugie pytanie. Jak podoba wam się na turnieju? Na turnieju jesteśmy już właściwie drugi raz. W ubiegłym roku byliśmy na Szlachetnej Paczce. Podoba nam się bardzo, tym bardziej, że idzie nam póki co świetnie. Mam nadzieję, że tak zostanie do końca. Zawodnicy sami zgłosili się do mnie, aby wziąć udział w turnieju, więc myślę, że oni również są zachwyceni i mamy nadzieję, że na następnych się również pojawimy. Potrzymamy kciuki. Ile osób przygotowuje Gwiazdkową Niespodziankę? Gwiazdkową Niespodziankę przygotowujemy w ramach firmy. Przygotowujemy sporą ilość paczek łącznie z pracownikami, więc będą to paczki właściwie zbiorowe od naszych pracowników. I ostatnie pytanie. Powiedzcie coś więcej o swojej działalności charytatywnej. Jak już wspominałam, jesteśmy aktywną firmą, więc bierzemy udział w różnego typu akcjach. W ubiegłym roku w Szlachetnej Paczce, teraz w Gwiazdkowej Niespodziance będziemy również brać udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Przygotowujemy specjalny projekt. Jesteśmy również, wspieramy również olimpiadę dzieci niepełnosprawnych w Szamotułach corocznie. Oprócz tego jeszcze wiele innych akcji. Myślę, że ciężko tutaj wymienić wszystkie, ale jesteśmy jak najbardziej zawsze chętni do wspierania słabszych. Bardzo dziękujemy pani za wywiad. Dziękuję również.